Czwarty odcinek Lokiego pokazał nam, że najlepsze co ten serial ma do zaoferowania dopiero przed nami. Po dość wolnym i budującym historię trzecim odcinku, czwarty wjechał do nas jak FBI opens up. Jednak ogromna ilość informacji to nie wszystko, co możemy znaleźć w tym odcinku. Co prawda nie zawiera on tak wiele odniesień czy easter eggów jak pierwsze trzy, jednak możecie być zaskoczeni informacjami, które się tutaj pojawiły. Zanim przejdę do dalszej części materiału, zachęcam do subskrypcji naszego kanału po więcej takich materiałów. Ponad 70% oglądających nasz kanał tego nie robi, a subskrypcja od Was byłaby dla mnie ogromną motywacją. Odcinek rozpoczynamy od retrospekcji dzieciństwa Sylwii, która zostaje porwana przez właśnie pracowników Time Variance Authority. Dowodząca tego oddziału to i jest sama Revona Renslayer, która w obecnych czasach pełni rolę sędziego. Widzimy, że Sylwii przychodzi ten sam proces, jednak jak to na wariant Lokiego przystało, kradnie ona tempad i ucieka. To samo zrobił w pierwszym odcinku Loki, który ukradł z kieszeni Mobiusa tempad i też na chwilę uciekł. Jednak ta retrospekcja nie jest z punktu widzenia Sylwii, raczej tylko samej Renslayer. To jej wspomnienia są przywoływane w momencie, w którym to idzie ona do Timekeepers. No i czy zauważyliście, że tutaj Sylwii ma ciemne włosy, a w przyszłości blond? Prawdopodobnie jest to po prostu jej próba odcięcia się od miana Lokiego, po to też jej zmieniła swoje imię. W tej samej scenie widzimy też, że Sylwii bawi się zabawkami. Jedną z nich jest Walkiria i raczej nie jest to odniesienie do tej konkretnej Walkirii, którą widzieliśmy w Thor Ragnarok, ale możliwe, że Sylwii odwzorowuje wojnę pomiędzy tym oddziałem a Helą. Widzimy też gigantycznego wilka Fenerisa, który też właśnie pojawił się w tej produkcji. W momencie, w którym to Mobius i Hunter B-15 obserwują bieg Sacred Timeline, możemy zobaczyć napis Morak. Tę planetę znamy i widzieliśmy ją w Strażnikach Galaktyki czy w Avengers Endgame. Jest to ta sama planeta, na której Peter Quill, czyli Star-Lord, zdobył orb, a w nim Kamień Nieskończoności. To ciekawe, że TVA obserwuje tak dokładnie wszystkie miejsca, w których znajdują się kamienie. Dla nich są bezużyteczne, ale w niewłaściwych rękach to już broń masowego rażenia. Prawda, Thanos? Chyba, że TVA uzna, że a spoko, to co on robi jest okej. No to w takim razie po co to obserwują? Cała rozmowa pomiędzy Loki a Sylwii jeszcze na Lamentis jest naprawdę ciekawa. Pomimo budującego się napięcia i uczucia, dostajemy też fajne zdanie od samego Lokiego. Czasami przegrywamy, czasami bardzo boleśnie, jednak nie ginemy i nie poddajemy się, pchamy dalej. W MCU widzieliśmy kilka razy śmierć Lokiego, jednak za każdym razem była to po prostu sztuczka. No, może prócz tego jednego, kiedy to Loki chciał nożykiem zabić posiadacza dwóch kamieni nieskończoności. Jednak to oznacza, że pomimo tych śmierci, które widzieliśmy, on miał wiele innych. Ten Loki nie przeżył tych śmierci, które my widzieliśmy w MCU. Jednym z najważniejszych pytań tego odcinka jest wydarzenie Nexus, które powstało podczas tej rozmowy. Warto przypomnieć, że Lamentis miał być za chwilę zniszczone, więc nieważne co zrobiłby Loki czy Sylwii, TVA tego by nie wykryło. W ten sposób Sylwii uciekała przed nimi, jednak tutaj powstaje gigantyczne wydarzenie Nexus, którego Mobius czy Hunter B-15 nigdy nie widzieli. Więc co to za wydarzenie? Odpowiedź jest dość prosta, to miłość pomiędzy Sylwii i Lokim. To wydarzenie Nexus jest silne dlatego, że nie ma ona racji teoretycznie bytu. Oni są wariantami, czyli powinni byli zostać usunięci, jednak nie zostali i TVA nie przewidziało miłości pomiędzy dwoma wariantami tej samej jednostki, ponieważ teoretycznie do tego nie może dojść. Loki czuje się nieswojo, bo wie co to za uczucie, ale nie wie jak to okazać. Jednak Sylwii kompletnie nie wie co się dzieje, ponieważ całe życie uciekała, nie zaznała miłości. To sprawia, że jej reakcja na śmierć Lokiego jest taka dziwna, o tym jednak za chwilę. Dla niej to po prostu śmierć kogoś, kogo przez chwilę znała, choć kto wie, czy po prostu ona tak dobrze nie tłumi tego uczucia. Jednak skoro wydarzenie Nexus powstało, to oznacza, że i Sylwii poczuła coś do Lokiego. Tak więc po krótkiej rozmowie Mobiusa i Lokiego ten zostaje zamknięty w czasowym lupie. Tam widzimy powracającą Lady Sif, która grana jest oczywiście przez nikogo innego jak Jamie Alexander. Jest to jej pierwsze pojawienie się po dwóch filmach Thora i gościnnym występie w serialu Agents of S.H.I.E.L.D. sezon drugi. Ta scena ma dwa znaczenia dla Lokiego i jego historii. Pierwsze jest takie, że w historii Lady Loki, Lady Sif odegrała bardzo ważną rolę. Po wydarzeniach z Ragnarok dusza Lokiego szukała nowego ciała i wcieliła się właśnie w Lady Sif. W ten sposób dostaliśmy komiksową Lady Loki.
Drugie jednak jest takie, że w historii nordyckiej istnieje pewna opowieść o Loki i Lady Sif. Wtedy była ona już żoną Thora i miała niezwykle długie blond włosy. W nocy, kiedy wszyscy spali, Loki zakradł się do niej i odciął część tych włosów, które były tak mocno szanowane przez samą Sif, jak i Thora. Pokazuje to tylko, że między Lokim a Sif zawsze istniało pewne połączenie. Szkoda tylko, że nie zawsze przyjemne dla samej Sif. Ciekawą rzeczą są same pomieszczenia, w których przetrzymywane są nasze warianty. Za te dwa detale dziękuję Redditowi Marvel Spoilers. Pomieszczenie, w którym znajduje się Loki, nazywa się Time Theater 25. Jest to odniesienie do komiksu Marvela o nazwie Journey into Mystery numer 25, gdzie to mężczyzna został porwany przez kosmitów, jednak wyczyszczono mu pamięć, aby nie zdradził, co widział. Brzmi znajomo. Pokój Sylwii zaś oznaczony jest numerem 47. Jest to odniesienie do komiksu What If numer 47, gdzie opowiada się historię o Lokim, którym przejął Mjolnir po Odynie zamiast Thora. Pozostając w temacie rozmów, ciekawa konwersacja odbyła się pomiędzy Mobiusem a Hunter B15. W pewnym momencie Mobius mówi, jakim cudem dwa warianty Lokiego mogą być tak wielkim bólem dupy, skoro przysłuchiwali Kree, Tytanów czy Wampiry. Dość ciekawa informacja. Kree oczywiście widzieliśmy w Kapitan Marvel, Tytany to kto wie, czy nie jest odniesieniem do samego Thanosa, który przysadził w jakimś świecie i TVA jednak postanowiło zainterweniować, a Wampiry? Wreszcie coś do podbudowania zapowiedzianego już filmu Blade. Ponieważ wreszcie dostaliśmy potwierdzenie, że w świecie MCU mamy wampiry. Mahershala Ali będzie miał dużo do roboty. Chwilę po tym, jak Loki powiedział Mobiusowi prawdę o TVA, ten będąc w pokoju Renslayer zachowuje się jakoś dziwnie. Przy podpisywaniu dokumentów znowu patrzy na długopis z pierwszego odcinka. A co jeśli ten długopis jest jeszcze z jego prawdziwego życia? Albo że rozumie on, że nie jest jedynym Mobiusem na usługach Renslayer? Te plamy po kupku przecież nie zrobił on, jednak sama Revona twierdzi, że jednak on. Ostatecznie Mobius stwierdza, że spędza za dużo czasu z wariantami Lokiego i po chwili zachowuje się tak samo jak on. Kradnie tempat. Tak samo jak Loki w pierwszym odcinku i tak samo jak Sylwii na początku tego odcinka. Tak więc dostajemy wreszcie prawdziwy wgląd na Timekeepers i na ich wielką tajemnicę. O tym powiedziałem więcej w poprzednim filmie, jednak teraz też poruszymy ten temat. Okazuje się, że są to roboty i u władzy stoi sama Renslayer i ktoś ponad nią. To mocno wskazuje na pojawienie się nikogo innego jak... Nie Mephisto, dajcie spokój. Oczywiście Kanga Zdobywcy. Wszystko wskazuje na niego od wielkiej technologii TVA, przez chęć opanowania czasu i przestrzeni, aż po Revonę Renslayer, która była jego miłością. Możliwe, że nie dostaniemy w tym serialu jego wprowadzenia, ale na 99% chodzi właśnie o niego. Może dostaniemy od niego scenę po napisach, jak miało to miejsce z Thanosem przy filmach Avengers. Kto wie? Po pokonaniu Straży i Timekeepers Loki chce wyznać swoje uczucia Sylwii. Jest to tak samo emocjonujący moment, jak pewny z WandaVision. I na 100% ktoś projektował to tak, aby wyglądało podobnie. W momencie, w którym Revona zabija Lokiego, znika jego ciało, a dopiero później twarz. Tak samo, jak znikał Vision podczas zamykania Westview przez Wandę. Oczywiście odcinek kończy się pokonaniem Renslayer przez Sylwii, jednak czy Sylwii też okazało tutaj jakieś tam uczucia wobec Lokiego? Momentalnie z osoby z opuszczoną gardą przez gadanie Lokiego zmienia się w niebezpieczny wariant Lokiego, który bez większych problemów pokonuje Revonę. Scena po napisach to coś niesamowitego i choć na pierwszy rzut oka nie wygląda jakoś powalająco, to ma spore znaczenie. Okazuje się, że wymazane osoby nie są zabijane, tylko przenoszone do innego świata? Do świata, gdzie są inne warianty tej osoby? Kto wie, jednak widzimy tutaj cztery postacie. Tak. 4. Napisy końcowe odcinka zdradzają ich nazwy i są to Classic Loki grany przez Richarda i Granta, Kid Loki grany przez Jacka Willa i Bossful Loki grany przez Deobia Oparei. 4. to oczywiście Alligator, więc no magia, po prostu magia. Dodatkowo w tle podczas tej rozmowy normalnie słyszymy muzykę Avengers. But you will be unless you come with us. Jakby to właśnie ten zespół będzie prawdziwą siłą w tym serialu i pomoże pokonać TVA. W tle też widzimy wieżę Avengers, więc są to ruiny Nowego Jorku, które widzieliśmy w jednym z trailerów. Co do samego znaczenia tej sceny i jak ona wpłynie na MCU, powstanie oddzielny film, dlatego polecam subskrybować nasz kanał, aby go nie przegapić. Dodam tylko, że to właśnie ta scena może odnosić się do pojawienia się trzech Spider-Manów w filmie Spider-Man No Way Home. Teraz przyszedł czas na rzeczy, które mogliście przegapić, jednak które nie wymagają większego tłumaczenia.
Na początku odcinka widzimy Renslayer jako żołnierza TVA. Na jej mundurze widnieje napis A23, co bezpośrednio nawiązuje do komiksu Avengers wydanie 23, gdzie to dostaliśmy pierwszy raz wprowadzenie do postaci właśnie Revony Renslayer. Przed windą prowadzącą do pokoju Timekeepers widnieje tabliczka z ich mottem. Brzmi ono For All Times, Always. Właśnie to powiedziała Hunter B15, uwalniając warianty Lokiego. For All Time, Always. Dostaliśmy też nawiązanie do serialu Falcon and the Winter Soldier. Po zabiciu Timekeepers Sylvie powiedziała, że to bezmózgie androidy. To potwierdza teorię sama, że na świecie istnieje wielka zła trójka, androidy, kosmici i czarodzieje. The Big Three. What Big Three? Androids, aliens and wizards. Pierwsze ujęcie na Asgard w tym serialu jest dość specyficzne. Wszystkie filmy przedstawiające to miasto pokazywały je od strony tęczowego mostu, jednak Asgard Sylvii został pokazany nam od tyłu, co wprost oznajmia, że to nie jest miasto, które znamy. To nie jest ta sama wersja. Agent Coulson pomimo swojej śmierci w Avengers doczekał się zemsty. Loki został zabity tak samo, jak zabił on właśnie Coulsona, w plecy z kompletnego zaskoczenia. Ujęcie na ten pad Renslayer zdradza, że można zobaczyć historię misji każdego Minutemana. To potwierdza ostatnia data Hunter C20. Tam widzimy 15 marca 2050, czyli właśnie misję z Roxcart. Jednak wtedy ten pad użyła Sylvie, a nie C20. Na koniec mamy dobrą wiadomość. Serial ten raczej nie pozbył się Mobiusa na dobre. Kto wie, czy nie wylądował on tak samo w czyśćcu jak i Loki. Jednak materiał promocyjny Disney Plus zdradził jego scenę z jazdy samochodem. Choć wygląda on tam dość dziwnie, to raczej to nie jest koniec przygody Owena Wilsona w Marvel Cinematic Universe. I to by było na tyle z najważniejszych informacji, które mogliście przegapić w czwartym odcinku serialu Loki. Oczywiście możliwe, że i ja coś przegapiłem. Jeśli wam udało się coś wyłapać, to chętnie poczytam o tym w komentarzach poniżej. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z Just Culture, dziękuję wam bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.